8 stycznia 2012 roku. Jest taki dzień na początku stycznia, kiedy serca Polaków otwierają się szerzej niż zwykle. To dzień, w którym gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co roku orkiestra gra dla kogoś innego. Dla kogo tym razem? Nawet najmłodsi nie mają problemu z odpowiedzią na takie pytanie. To dzieci w szpitalu, które na lekarstwa. Dzisiaj jest dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiera się pieniądze dla chorych dzieci. Orkiestra była w Ełku widoczna, choć głównie w centrum. Od rana na ulicę ruszyło 125 wolontariuszy. Bardzo dobrze, ludzie jak zwykle otwarci, no i chętnie rzucają, całkiem dobrze idzie. Najczęściej monety, ale w sumie już dużo banknotów też poleciało. Także jest dobrze, jest bardzo dobrze. Dajemy serce za serce. Rekordzistami wśród wolontariuszy okazali się właśnie strażacy, którzy po raz drugi w taki sposób wsparli akcję. Tylko w ich puszkach znalazło się 7 tysięcy złotych i złota obrączka, którą oddała starsza kobieta. Rzucają ludzie w każdym wieku. Małe dzieci, osoby starsze. Także wszyscy bardzo chętnie nam wrzucają. Myślę, że to też jest podyktowane tym, że społeczeństwo ma do nas zaufanie jako do strażaków. Zbieramy dzisiaj w mundurach, jest to też taka zorganizowana akcja pomocy tutaj w zbiórce pieniędzy. Ełczan do udziału w Orkiestrze Serc nie tylko tych przyklejanych do ubrań namawiać nie trzeba. Tak powinniśmy robić jako społeczeństwo. No i uważam, że pomoc, tak jak teraz w przypadku kobiet, które mają tam problemy z tym, uważam, że to jest naprawdę wspaniały pomysł. No i powinniśmy tak robić jako społeczeństwo. Co nie? No bo jak nie my, no to kto po prostu pomoże? No to dobry gest, trzeba wspierać. Trzeba wspierać. Co roku wrzucamy. Co roku od samego początku. Już 20 już lat jednak, tak? 20 rok. I serduszka wszystkie mamy w domu przyklejone. Po raz drugi z orkiestrą zagrały także warmińsko-mazurskie przewozy regionalne, które podstawiły specjalny szynobus. A że okazja szczególna, to i maszyniści niecodzienni, mający zaledwie po kilka lat. Niektórzy za sterami takiego pojazdu usiedli już drugi raz. Pamiętam, że trąbiliśmy trąbkami, bo w tamtym roku rozdawali. A mało brakowało, by ten finał WOŚP w ogóle się nie odbył. To znaczy jak co roku, wiadomo, wiele trudności, ale też i wiele osób, które nam pomogły. Dużo dostaliśmy gadżetów od ludzi, którzy dzwonili praktycznie w ostatniej chwili, także licytacje będą dość ciekawe. Mam nadzieję, że dopiszą ludzie, którzy będą licytować. Bo orkiestra to nie tylko zbiórka uliczna czy szynobus, to także licytacje. W tym roku wyjątkowo ciekawe. Można było zostać właścicielem na przykład piłki z autografami aktorów serialu Rodzinka.pl, koszulki czy kubka, albo wygrać przelot motolotnią nad Ełkiem. Ale rekordzistą został ten miś, który zyskał dla orkiestry 450 zł. W sumie z licytacji zebrano 4000 zł. Ale cel jest szczytny. W tym roku zbieramy na sprzęt do ratowania życia wcześniaków, najnowocześniejszy sprzęt dla ratowania życia wcześniaków oraz dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Ełczanie okazali się tak hojni, że w Ełku zebrano ponad 40 tysięcy złotych. Orkiestra przez 20 lat, bo tyle już istnieje, ełckim placówkom medycznym przekazała sprzęt wartości ponad 250 tysięcy złotych.